Ja tak, jak was wszystkich słucham, to naszła mnie taka myśl, a w sumie taki wniosek, że to, że jesteśmy tutaj, wy osiągnęliście swoje cele, sukcesy, my osiągamy swoje cele, sukcesy, wynika z tego, że każdy z nas w sumie musi przebyć tą samą drogę. Każdy z nas musi się ciężko napracować, każdy z nas musi się pojawić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Każdy z nas musi zawalczyć o swoje i niezależnie, czy ktoś ma 50 lat, czy 20, wy też przebyliście tą drogę, którą my teraz przebywamy. Możecie nam pomóc, możecie nam powiedzieć, dać radę, ale to, co my z tym zrobimy, będzie nasze. A to, co wam mówili wasi mentorzy, wy też zrobiliście z tym, co chcieliście. Też przeprowadziliście jakąś swoją mini rewolucję. I czy to jest rewolucja na cały świat? Może nie. Raczej nie. Jest to rewolucja na jakąś grupę ludzi. I jest to schemat, który ja widzę, rozmawiając z moimi rówieśnikami, rozmawiając z osobami troszeczkę ode mnie starszymi i rozmawiając z osobami dużo ode mnie starszymi. Każde pokolenie przeprowadziło jakąś małą rewolucję. Czy to rewolucję na rynku, czy to rewolucję w sposobie pracy, w komunikacji. My, mam takie wrażenie, o czym dzisiaj też rozmawialiśmy przy tym naszym stoliku, że my przeprowadzamy trochę taką rewolucję patrzenia na siebie, ale nie na siebie jako ego, tylko na siebie jako człowieka, który jest człowiekiem dla drugiego człowieka. Jakie my mamy bariery, gdzie my siebie widzimy, co chcemy zaoferować drugiemu człowiekowi, bo jeżeli wy do nas wyciągniecie rękę, gwarantuję wam, że znajdą się młodzi ludzie, którzy ją wezmą, którzy wezmą ją z pokorą, z szacunkiem, z ogromną przyjemnością. Tak jak pan Tomasz tutaj mówił, że właśnie wziął tą rękę, mógł pójść do swojego szefa. Mam rękę, biorę rękę. Biorę rękę. I zrobiło to każde z nas. Każde pokolenie to zrobiło. Mogę jeszcze? Bo ja tak chciałem się odnieść tutaj do tej najbardziej gorącej części tej końcówki debaty. Bo tak sobie myślałem, była ta wojna, była komuna, była transformacja, było przystąpienie do Unii Europejskiej, było rządy PiS-u, PO, i czyli tak patrząc na ogół historii, były rzeczy lepsze, które stwarzały szanse i były rzeczy, które też szanse zabierały. I to jest część wspólna tak naprawdę dla całej historii Polski. Jak ostatnio gdzieś o tym myślałem, to mam wrażenie, że historia Polski to jest powtarzanie cały czas tych samych błędów z nadzieją na inny rezultat. I okej, okay, nie? Było tutaj fajnie zauważone wcześniej, że do tej pory gdzieś tam była ta sztafeta, były te wagoniki i tutaj ktoś podniósł, już nie pamiętam kto, kontrargument, że właśnie dzisiaj gdzieś tam idziemy razem. I być może, tak jak teraz o tym myślę, to, że cały czas powielaliśmy te same błędy z nadzieją na inny rezultat, to jest właśnie efekt tej sztafety, że każde nowe pokolenie wchodziło z buntem właśnie takim, z nadzieją, że oni zrobią coś nowego, nie patrząc się na to stare pokolenie, no i generalnie wyszło jak wyszło, nie? No, siedzimy gdzie siedzimy. A być może, korzystając z tego, że właśnie nie ma tych wagoników tym razem, tylko jesteśmy, że z jednej strony mamy doświadczenie starszego pokolenia, okej, okay, jest to doświadczenie, no wiadomo, no nie mówmy, że wszystko było pięknie, nie? No bo być może, no na pewno część nie było, ale być może dziś byście zdecydowali w różnych aspektach inaczej, nie? A z drugiej strony to właśnie my mamy tą energię, żeby może te właśnie doświadczenie częściowo wdrożyć, częściowo zreformować, a przede wszystkim zaimplementować, tak, żeby no, wykorzystać to najlepsze, co możemy od was wykorzystać i też w konsekwencji sprawić dla was lepszy po prostu Polskę, nie? Lepsze środowisko pracy, lepsze środowisko biznesowe, czy generalnie nie? Tak idealistycznie lepszy świat. No to także taka moja myśl. Okej. Okay. Halo? Chyba czas podsumowywać, bo ja mogę jeszcze długo tu być, ale w troszce o was chciałbym to podsumować i podsumować to. Popiszę się tutaj, aczkolwiek znam języki. Nihil novi. Nic nowego pod słońcem. Tak zawsze było i tak będzie. Ale dlaczego spotkaliśmy się? Bo to, co powiedziałem na początku, skala tych zmian i tempo tych zmian jest wyjątkowo szybkie. I dlatego się spotkaliśmy, bo to tempo spowodowało, że bardziej wyraźnie widać to, co w naszej, tak jest moje zdanie, w naszym pokoleniu, w naszych czasach trwało dłużej. Ja sobie zapisałem tu parę słów, takich wniosków, jeżeli pozwolicie.
Nie obiecuję, że będzie krótko. Pierwsze słowo to jest The Beatles. Był taki zespół. Czy nie wiem, czy wiecie, że jak Beatlesi weszli na rynek, to moi rodzice mówili, co? Oni twoim zdaniem śpiewają? Oni wyją. A zobacz, jak oni wyglądają. Oni mają długie włosy. Oni ryczą na tej scenie. A dzisiaj, jak oglądamy Beatlesów, to są grzeczne chłopczyki w krawatach. Śpiewają, że Mozart by się tego nie grają muzykę, by się nie powstydził. Patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy. Najważniejszy wniosek dla mnie to jest ta Krakowia i Wisła. My wszyscy i to wyciągnięcie ręki z Zofią, to jest najważniejsze i powinno być najważniejsze z tej dyskusji, z tej rozmowy. I mnie najbardziej cieszy, że wy potwierdzacie to, że wy chcecie. Tylko bardzo często jak ta Wisła, nie wiemy jak zagadać.